Sponsorem programu jest pracownia cukiernicza Nie za słodko. Norbi, pierwsze pytanko mam do Ciebie, chciałem pogadać na temat postawy trójki w tym sezonie. Wygraliście wszystko, co było do wygrania jak na razie. Nie wszystkie mecze przebiegały tak jak należy, chociażby biorąc pod uwagę ten mecz bodajże z Białą Podlaską, którą miałem okazję komentować. I tam z łatko plus 6 w połowie zrobił się remis na 10 minut przed końcem i tam nie było tak wspaniale. Podsumować można postawę zespołu super, tak? 7-7 wygranych, czyli rewelacja, tak? Ale jest takie w ogóle powiedzenie, że wszystko co przed dalej jest nieważne. Ale 3 najważniejsze mecze w pierwszej rundzie są wciąż przed nami. 3 najtrudniejszych przeciwników jest wciąż przed nami. Jeszcze nic nie wygraliśmy. Zespół, postawa klubu, postawa zespołu będzie rozliczana na koniec sezonu. Nawet nie teraz. Chociaż to jest bardzo ważny moment, bo osiągając pozytywne rezultaty w tych 3 ostatnich meczach, zyskujemy nie tylko przewagę punktową, ale też przewagę psychologiczną nad rywalami w drugiej rundzie. I wspomniałeś o meczu z Olimpią Biała Podlaska. Oczywiście, on nam nie do końca wyszedł. Początek był fajny, świetnie graliśmy w obronie, potrafiliśmy zdominować tego przeciwnika. Natomiast pozwoliliśmy się dojść, tak? Dojść do remisu, zrobić nerwową końcówkę. Nie martwiłem się tym meczem. To był pierwszy mecz. My graliśmy stosunkowo mało sparingów, więc te pierwsze mecze były na dotarcie. Natomiast martwił mnie mecz z Łodzią. Przeciwnik, moim zdaniem, na poziomie Białej Podlaskiej. To, że im wyszedł mecz, to trzeba im przyznać, oni mieli bardzo wysoką skuteczność w ataku, ale my zatraciliśmy zęba w obronie. Tam zaczęliśmy tracić zbyt dużo bramek. I to mnie zmartwiło, bo był progres. W każdym meczu nasza gra wyglądała coraz lepiej i lepiej, a tu jednak było zacięcie. Mam nadzieję, że to tylko była chwilowa niedyspozycja. Jakieś osobiste, drobne mikrourazy spowodowały taką postawę. Podsumowując, na razie się bardzo cieszę, ale jeszcze wszystko przed nami. Okej, chciałbym wrócić trochę do tego, co powiedziałeś, że najtrudniejsze rzeczy przed wami. Najtrudniejsze to co? To Dąbrowa Białostocka na pewno, Lublin, tak? I trzeci mecz? I trzeci mecz jest Agricola. Agricola póki co walczy o trzecie miejsce i w swoich meczach gra nierówno, ale to jest też... Składamy na karb, że to są dość młodzi zawodnicy, więc może im wyjść mecz genialnie i postawią się faworytom. Zresztą potrafili to zrobić w tej rundzie. Może im nie wyjść i wtedy będzie wszystko miło, łatwo i przyjemnie dla nas. Okay. Nie lekceważymy ich, broń Boże. Tak samo jak nie lekceważymy żadnego z przeciwników, z którymi do tej pory wygraliśmy, bo w drugiej rundzie może być różnie. No dobra, tylko teraz tak. Patrząc na to, jak wygląda liga ogólnie, to Dąbrowa Białostocka to nie jest ta Dąbrowa, która była chociażby jeszcze w zeszłym sezonie. Juri poszedł do Pabianic, tak? To prawda. Tam ci starsi zawodnicy jednak są o rok starsi. Wydawać by się mogło, patrząc po komentarzach kibiców Dąbrowy Białostockiej, że ta drużyna jakby ona... No, wpadła w pewną fazę rozkładu. Czy oni są nadal aż tak groźni, jak jeszcze byli 3-4 sezony temu? Moim zdaniem niewątpliwie tak. Na pewno w rytmie meczowym przeszkodziły im przerwy, które mieli. Oni z tej czołówki ligi mają najmniej meczy rozegranych. Musieli ostatnio grać środa, sobota, więc to w drugiej lidze jest to problem. Nikt w drugiej lidze nie gra 2 razy w tygodniu i raz, że obciążenia fizyczne są istotne, 2 kwestia mobilizacji, podejścia do zawodów. Być może zlekceważyli ostatnio przeciwników i pozwolili sobie na remis po normalnym czasie gry, ale z Lublinem grali u siebie i tam było na remisie do końca. Jak z Agrykolą. Jak z Agrykolą, dokładnie. Tylko że ja widziałem ten mecz z Agrykolą, to oni tam po prostu zagrali słabo. Po prostu zagrali słabo. Moim zdaniem trener ich troszeczkę źle ustawił w obronie w pierwszej połowie. Potrafią grać dużo lepiej. Okej. Norbi, wracając do Ostrołęki, bo to nas w tej chwili najbardziej ciekawi, mnie personalnie. Zauważyłem ogromne zmiany w składzie drużyny. Przede wszystkim przyszli zawodnicy, którzy jeszcze rok temu reprezentowali pierwszy ligowy Jurand Ciechanów.
Z czego to wynika? Dlaczego nie próbujemy budować zespołu na ludziach, którzy mają 17, 16 lat, a ściągamy ludzi, którzy są no, może nie do końca sportowymi emerytami, ale jednak gdzieś tam pozostawili tą pierwszą ligę, bo pewne rzeczy w życiu zaczęły mieć wyższy priorytet? Otóż my chcemy stawiać na Ostrołęczan, którzy mają 16, 17 lat, ale oni muszą na razie dorosnąć do tego wieku. Do tego wieku. Mamy dziurę w szkoleniu. Boli mnie to bardzo, ale no z różnych przyczyn, no, także niezależnych od klubu. Praktycznie jest przerwa trzyletnia w szkoleniu, w ciągłości szkolenia. Musimy pamiętać, że jeszcze 4 lata temu my rozpoczynaliśmy szkolenie od pierwszej klasy gimnazjum. No, staraliśmy się to robić regularnie i rok po roku mieliśmy przynajmniej po jednym, po dwóch, po trzech zawodników dochodzących, ale po likwidacji gimnazjum, zresztą to w zasadzie zaczęło się jeszcze wcześniej, to już jak była decyzja o likwidacji gimnazjum, ale już nie prowadziliśmy w pierwszej klasie szkolenia, pojawiła się luka. My oczywiście tą lukę staraliśmy się zasypać i myślę, że to wyjdzie z korzyścią dla nas wszystkich. To było w ogóle naszym marzeniem, żeby rozpocząć szkolenie tak, jak się to robi w Polsce, na świecie. Czyli w czwartej klasie podstawowej, czyli mamy, to jest wiek 10 lat, tak? Tak. 10-11. 10-11. Czyli w 11-12 roku życia, żeby już objąć profesjonalnym szkoleniem młodzież, bo wtedy ten młody człowiek, który ma lat 16-17, on już jest zawodnikiem wyszkolonym. A poprzednio my mieliśmy sytuację taką, że w wieku 16-17 lat on był dopiero na początkowym etapie szkolenia. Potrzebował 2-3 lat w seniorach, żeby podszlifować swoje umiejętności i w momencie, kiedy stawał się pełnoprawnym zawodnikiem seniorskiego zespołu, to często to był tylko jeden sezon, bo później kończył szkołę średnią i szedł w Polskę, najczęściej szedł w Polskę. Nie no, zgoda. Z jednej strony jak najbardziej, coś w tym jest, co mówisz, ale pamiętam takie roczniki jeszcze, kiedy ja miałem przyjemność grania w Trójce kilka lat temu, gdzie trener Salis miał tych ludzi naprawdę dużo, przynajmniej z tego, co mi się udało zaobserwować na treningach. I z tej bodajże ostatniej grupy, która spod jego skrzydeł wyszła, ostał się bodaj Daniel Murawski. Z czego to wynika? Gdzie jest problem? Ostał się Daniel Murawski, jest jeszcze Rafał Majkowski, no jest rok starszy Gracjan Pachucki. Tak, to są ostatni ludzie, którzy wyszli spod skrzydeł trenera Salisa. Następnych roczników nie było. Dlaczego nie ma wcześniejszych? Dlaczego ze całego rocznika, gdzie jest 20 parę osób, zostaje nam się 3 osoby? To jest moje pytanie. To jest jakby sens tego, co chciałbym z ciebie wyciągnąć. Jakie jest twoje zdanie? Już mówię. To jest tak. Mamy takich zawodników jak Hubert Milewski między innymi, który podjął treningi w tym sezonie. Niestety no nie podołał. Prawdopodobnie zdrowie mu nie pozwala do końca, tak? Bo mimo, że na treningach wyglądał dobrze, to jednak psychika go blokowała. Jakby po kontuzji nie doszedł do siebie w 100%. Część ludzi świadomie zrezygnowała ze sportu, bo być może tego nie czuli. Wiesz to, bo grasz piłkę, tak? Masz w tej chwili kontuzję, oczywiście masz przerwę, ale do piłki ręcznej, zresztą w ogóle do każdego sportu, trzeba mieć serce, trzeba mieć to poukładane w głowie, trzeba to po prostu tego chcieć. Byli zawodnicy o olbrzymim potencjale, moim zdaniem, którzy tego serca nie mieli, dla których każda wymówka była dobra, żeby nie przyjść na trening. Pół biedy, jak to była nauka w szkole, tak? Bo jakby zawsze młodzieży powtarzamy, że najważniejsze jest wykształcenie, a piłka ręczna to powinna być przyjemność i ta chwila oddechu. Ale często to były prozaiczne przyczyny, nie wiem, spotkanie z dziewczyną, wyjście do kina. Na wszystko jest czas. Wszystko można poukładać, szczególnie, że to obciążenia treningowe u nas nie są zbyt mocne. Ale nie może też tak być, że to trener, czy ktoś z zarządu, czy starszy kolega będzie chodził za młodym i go prosił. Bo wtedy to po prostu nie działa. Wiadomo, to musisz czekać cały dzień na to, że trening będzie o 17. Tak, dokładnie tak. No,
ja już jestem zaawansowany wiekowo, ale ja do tej pory czekam na ten trening, żeby pójść się poruszać, spotkać się z kolegami, ale przede wszystkim poruszać się, pograć. Stąd... I teraz to, co chcę powiedzieć, to się wiąże z twoim pytaniem, ponieważ pytasz się, gdzie są ci chłopcy, ja ci mówię, że oni muszą dorosnąć, bo oni są. W roczniku 2006 to jest pierwszy rocznik objęty szkoleniem od czwartej klasy podstawowej, chociaż w czwartej klasie to jeszcze przygotowywał ich Wojtek Zarzycki w szkole podstawowej numer 10. Dopiero od piątej trafili do Radka Żebrowskiego, ale to już oni przeszli pełen cykl szkolenia. Oni już umieją grać w piłkę ręczną. Brakuje im fizyki, brakuje im masy, ale to jest normalne. To są chłopcy, którzy mają jeszcze po 15 lat i potrzebują... Znaczy, to byłby zbyt duży przeskok, żeby 15-16-latka wpuścić od razu na parkiety seniorskie, bo możemy mu zrobić krzywdę. Nie tyle fizyczną, co możemy go zablokować psychicznie. Oni się świetnie rozwijają pod okiem trenera Żebrowskiego. Mimo, że są rocznikowo młodsi od swoich kolegów, z którymi rywalizują, bo oni są w pierwszym roczniku juniora młodszego, więc grają zwykle ze starszymi, potrafią się z nimi bić. I to z Wisłą Płock, tak, z Agrykolą potrafią się bić. Na razie z nimi przegrywają. Ale już były takie mecze w zeszłym roku, kiedy grali z rówieśnikami, że też wygrywali z nimi. I w tym zespole jest co najmniej trzech, czterech zawodników na takich kluczowych pozycjach, których nam w tej chwili brakuje, których ja bym bardzo chętnie już widział w zespole, ale ta decyzja musi wyjść od trenera Żebrowskiego. On musi stwierdzić po ich obserwacji, że ich zacznie wpuszczać do seniorów. My już mamy gierki wewnętrzne między sobą, oswajamy ich ze sobą, tak? Natomiast dziś przed sezonem sobie podzieliliśmy, że w tym roku jeszcze nie. Okej. Okay. Dobra. Czyli jest nadzieja na to, że ostrołęcka piłka ręczna będzie się rozwijać i to będzie się rozwijać bazując na naszych wychowankach. Wystarczy obserwować wyniki młodzieży, bo ja mówiłem o roczniku 2006. 2007 rocznik gra w swojej optymalnej lidze, czyli w Młodziku i on jest górnym rocznikiem Młodzika i do tej pory wygrał wszystko. Gra w najlepszej ósemce na Mazowszu, a Mazowsze jest bardzo silne na tle Polski. Są kolejne roczniki, jest rocznik 2008-2009. My już tych dzieci mamy. I teraz skąd, chciałem powiedzieć chłopcy, ale to są panowie z Ciechanowa, skąd oni u nas się znaleźli? Umówiliśmy się, że po rozmowach z trenerami, w zarządzie, że tworzy się klimat, tworzy się sposobność do zawalczenia o wyższą ligę. Po to także, żeby zachęcić kolejne roczniki do aktywnej gry w piłkę ręczną. I plan był taki, że na dwa lata sobie rozkładamy awans do pierwszej ligi. A tu hyc i jest szansa zrobić niespodziankę w pierwszym sezonie. Hyc i jest szansa zrobić niespodziankę w pierwszym sezonie i w tym hyc bardzo nam pomagają ci chłopcy. Okej. Okay. Bo mieliśmy dziurę w bramce po odejściu Dominika na studia. Zostaliśmy z nominalnie trzecim bramkarzem, bo Piotr, ciągle mówię na niego Bąbel, przepraszam. Ależ przecież on to jest popularny Bąbel, jakby nie należy się bać tego przezwiska. Był zwykle trzecim bramkarzem. Nasz drugi bramkarz Marcin Prekiel ma taką pracę, że bardzo często pracuje w systemie zmianowym. W tym tygodniu jest na drugiej zmianie, po prostu go nie ma. Nie ma go na meczach. Musieliśmy kogoś mieć na bramce do pomocy. Na rozegraniu liczyliśmy na Huberta Mileskiego, ale tak bardziej życzeniowo, więc potrzebowaliśmy kogoś na rozegranie do pomocy. Z Andrzejem Kosikiem rozmawialiśmy wcześniej, bo prywatnie zna się ze Sławkiem Błąskim. On znowu bardzo chciał odbudować się w ataku, bo w Ciechanowie był desygnowany tylko do gry obronnej. Też jest po kontuzji, też potrzebuje troszeczkę mniejszych obciążeń niż pierwsza liga, żeby się odnowić. Nam on bardzo pasuje, bo to jest zawodnik o wielkim sercu, o olbrzymich umiejętnościach, ale bardzo walczący w obronie. Oni wszyscy nam dają dużo spokoju.
Okej, okay, rozumiem. A propos właśnie wspomnianego awansu i tej możliwości, która jeżeli wygracie wszystko do końca, co za co mocno trzymam kciuki naturalnie, ma szansę się wydarzyć, bo jakby patrząc na trójkę i na osiągane wyniki, to naprawdę jest potencjał. I teraz rodzi się pytanie, jeżeli ten awans nastąpi, to czy wy jako trójka, jako zarząd trójki jesteście przygotowani na tą okoliczność? Czy to będzie wygrana liga i granie w drugiej lidze w kolejnym sezonie? Nie, na pewno nie. Powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby podołać temu wyzwaniu. Skłamałbym, jakbym powiedział, że dzisiaj jesteśmy gotowi. Bo dzisiaj jeszcze nie. Nie jesteśmy gotowi ani finansowo, ani organizacyjnie. O ile... o finanse powinniśmy sobie z tym wszystkim poradzić. O tyle nad organizacją pracy samego klubu wciąż pracujemy. Wiele rzeczy już się zmieniło na lepsze, ale wiemy jeszcze, gdzie mamy braki, wiemy, co musimy poprawić. Wydaje nam się, że wiemy, jak to zrobić. Teraz jest tylko kwestia sprawczości, przejścia od słów do czynów. Pracujemy nad tym. Myślę, że zarówno ty, jak i kibice będą się o tym niedługo przekonywać, że idziemy do przodu również organizacyjnie. Okej. Okay. Znając ZPRP i reguły, które potrafią się zmieniać jak w kalejdoskopie, był taki sezon, że Radom wygrał ligę i nie awansował. Był taki sezon chociażby poprzedni, gdzie do pierwszej ligi awansowało bodaj 5 zespołów, w tym mój zespół, w którym miałem szansę grać, czyli Rokis, Radzymin, nawet Konstantynów Łódzki, który zajął bodajże 5 miejsce. To jakby to jest loteria i jak wyglądają przynajmniej formalnie zapisy w regulaminie ligi na tym etapie? Czyli jeżeli wygracie, to awansujecie? Pozwoliłem sobie przypomnieć zapisy regulaminu w tym tygodniu. Przeczytałem go od deski do deski. No, jeśli wygramy ligę, mamy awans. Tak jest napisane w regulaminie. Regulamin został przygotowany w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Ręcznej. Został zaakceptowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, więc jeśli wygramy ligę, awansujemy do pierwszej ligi. Natomiast jak ta pierwsza liga będzie wyglądać? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt, bo konstrukcja, którą w tej chwili wymyślił Związek, dla mnie jest konstrukcją złą. Złą. O ile pomysł stworzenia pierwszej ligi centralnej uważam, że za bardzo dobry, bo jest to takie miejsce, gdzie kluby aspirujące do zawodostwa mają możliwość się sprawdzić, mają możliwość się przygotować do gry w Ekstralidze, która jest, umówmy się, to nie jest różnica tylko jednego poziomu, ale moim zdaniem to jest co najmniej dwóch poziomów. I organizacyjnie, i sportowo, i finansowo. Ekstraliga to jest zupełnie, nie powiem inny sport, ale dużo wyżej niż tylko jedna klasa rozgrywkowa. I już widać, że spora część z tych klubów, która gra w lidze centralnej, wie, o co chodzi i stara się ten swój poziom i sportowy, i organizacyjny podnieść. Na tym tle pierwsza liga regionalna, z całym szacunkiem dla grających tam zespołów, w 90% jest amatorską. To jest po prostu dawna druga liga. Już abstrakcją jest, że jak analizowałem skład tej pierwszej ligi tego regionu naszego, to tam zespoły mają krótsze wyjazdy niż my w drugiej. Czyli koszty funkcjonowania w tej pierwszej lidze regionalnej są mniejsze niż u nas w drugiej lidze. No tak, ale to czy możemy pokusić się o stwierdzenie takie może nie będące do końca politycznie poprawne, że ta pierwsza liga została stworzona właśnie po to, żeby zespoły z drugiej zostały wyciągnięte i zapłaciły większe wpisowe? No, to jakby odpowiedź się nasuwa sama z siebie. No, ja niestety, ale tak to odebrałem. Przez swoje problemy, które mieliśmy w klubie w zeszłym sezonie, nie gramy w tej pierwszej lidze regionalnej, bo mieliśmy trudny okres i przystępowaliśmy do rozgrywek w zeszłym sezonie zupełnie z innej pozycji. Tak naprawdę do końca nie byliśmy pewni, czy uda nam się zebrać zespół, na ile to będzie zespół sportowo adekwatny do rozgrywek. Było to widać w pierwszej tej rundzie przygotowawczej, gdzie niestety przegraliśmy mecze eliminacyjne i de facto graliśmy w tej grupie spadkowej, która uniemożliwiła nam znowu powalczenie o awans.
Natomiast już druga część sezonu no, była zdecydowanie lepsza. Mimo słabości kadrowych udało nam się wygrać prawie wszystkie mecze, no, poza jednym w Lublinie, dramatycznie przegranym. Wolałbym o nim zapomnieć. I tyle. Sytuacja jest taka. Jestem przekonany, że z 4-5 ostatnimi zespołami z tej pierwszej ligi regionalnej byśmy grali jak równym z równym, a uważam nawet, że byśmy pewnie wygrali. Okej. No dobra, to jakby pozostaje tylko życzyć tego, żeby, jak wspomniałem wcześniej, cel się ziścił, Trójka przestała być drugoligowcem, którym jest od zawsze, a została pierwszoligowcem, na który to byt pierwszoligowy moim zdaniem obecnie, przy obecnym jakby personaliach absolutnie zasługuje.